Przed nami pogodowa zmiana, choć bardziej przyjazna pod kątem temperatury. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. W niedzielę pogodę nad Polską kształtować będzie układ niżowy o nazwie Jantra z centrum nad północną Skandynawią oraz wędrujący front. Tylko na południowym zachodzie swój wpływ zaznaczy bardziej pogodny klin wyżowy z nad Atlantyku, a z południowego zachodu dotrze do nas chłodniejsze polarnomorskie powietrze, które pozwoli nam odetchnąć od upałów. I na termometrach zobaczymy od 23 do 25 stopni. Chłodniej będzie na przedgórzu Karpat, maksymalnie 19 stopni, a najgoręcej w okolicach Warszawy i Radomia 27 stopni. A teraz już Dolny Śląsk. W nocy i wieczorem popada i zagrzmi, dopiero nad ranem znacznie się rozpogodzi. Nieco chłodniej, od 13 do 16 stopni, ale uwaga, wieczorne i nocne burze mogą być gwałtowne, z ulewnym deszczem, porywistym wiatrem i gradem. Poranek i przedpołudnie w regionie ze zmiennym zachmurzeniem, po południu znów możliwy deszcz i burze. Temperatura od 21 stopni w Płocku do 25 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1001 hektopaskali. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, podczas burz silniejszy, a biometr i warunki na drogach zmienne. Początek tygodnia zapowiada się chłodniej. Z lokalnymi opadami deszczu czeka nas więc mała przerwa od upału, a my życzymy Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.